Na zewnątrz budynek tzw. ambasady, czyli filii Urzędu Miejskiego Przynoniewicza, wygląda bardzo estetycznie. Wewnątrz jeszcze tak nie jest. Nadal trwają tam prace budowlane. Można powiedzieć, że z zewnątrz budynek jest już niemalże skończony. W środku natomiast trwają ostatnie prace wykończeniowe, czyli gładzenie ścian, malowanie ścian, układanie podłóg. Jesteśmy też na etapie przygotowania się do zakupu mebli, które będą brakowały do wyposażenia tego obiektu. Część mebli zostanie wykorzystana oczywiście z tego budynku, z jego, można powiedzieć, poprzedniej wersji. Natomiast z racji tego, że będą tam nowe aranżacje, nowe pomieszczenia, nowe przestrzenie, to będą konieczne, potrzebne zakupy nowych mebli, więc takie zakupy oczywiście poczynimy. Gruntowny remont gmachu sąsiadującego z dawnym Rokisem przyniesie kilka istotnych zmian w organizacji pracy filii, ale przede wszystkim zmiany zauważą interesanci. Rzeczywiście, w tym obiekcie Danoniewicza na parterze chcemy zlokalizować coś, czego w działalności urzędu jeszcze nie było, czyli salę obsługi interesantów. Będzie to jedno duże pomieszczenie, gdzie będzie kilkanaście stanowisk z różnych wydziałów. Zatem mieszkaniec, udając się do tego miejsca, będzie miał dostęp do pracowników poszczególnych wydziałów i będzie mógł załatwić bardzo dużo spraw bez konieczności chodzenia po poszczególnych wydziałach, czy też poszczególnych piętrach urzędu. Na otwarcie obiektu jeszcze trochę musimy poczekać. Planujemy, że przeprowadzka pracowników do tej części Urzędu Miejskiego, czyli na ulicy Noniewicza, odbędzie się w pierwszym kwartale przyszłego roku.